Warsztaty kreatywne sztuk różnych to zajęcia w Centrum Integracji Międzypokoleniowej w Chorzowie. 18 października można było nauczyć się haftować, wyplatać wianki, tworzyć obrazy w technice dot painting czy budować domki dla jeży. Dzisiaj w CIM-ie warsztaty kreatywne sztuk różnych, czyli uczymy się różnego rodzaju rękodzieła. Plesiemy wianki z jesiennych kwiatów, uczymy się malować taką techniką kropkową. Pleciemy tace z wikliny, uczymy się haftować. No i tam na scenie z tyłu robimy karmniki, domki dla jeży, a na koniec dnia będziemy robić taboret. Myślę, że taka forma uczenia się rzemiosła i wspólnego przebywania razem jest dosyć popularna w tej chwili. Natomiast jest też zbieżna z naszą ideą łączenia międzypokoleniowego, bo rzeczywiście musimy przyznać, że rozpiętość wiekowa osób uczestniczących w tych warsztatach jest bardzo duża, czyli od takich 5,5-latków do pań już w słusznym wieku. Przed momentem skończyliśmy karmniki dla ptaków, dla małych ptaszków, które można dokarmiać po prostu zimą. One były zrobione z cienkiej sklejki drewnianej. W tej chwili trwa budowa domków dla jeży. Nie jest skomplikowana, elementy są przygotowane, a przede wszystkim jest to, nas cieszy, że są osoby, które przyszły na te warsztaty i też im zależy, żeby dbać o tą przyrodę okoliczną właśnie przy domu czy najbliższym osiedlu. Często takie warsztaty prowadzimy i to jest świetny moment, że rodzice mogą razem właśnie z dzieciakami coś robić, bo często w domu nie mamy na to czasu, czy dzieci to robią gdzieś same w szkole, a tutaj właśnie rodzice razem z swoimi dzieciakami lub babcie, dziadkowie z wnukami. Warsztaty wyplatania z wikliny. Robimy proste rzeczy, tace na owoce, ponieważ mamy tylko 3 godziny, a wyplatanie, gdybyśmy chcieli wypleść koszyk, bo takie pytanie zawsze pada na początku, to zazwyczaj dla osoby, która nigdy tego nie robiła, potrzebne są 2 dni pracy. Więc dziś robimy sobie tace na owoce. To rzemiosło kiedyś też tak wyglądało, że cała rodzina często wyplatała razem, najczęściej w jesienne wieczory, więc teraz akurat mamy do tego dobry czas. Oczywiście nie zawsze materiały są takie dostępne, żeby można sobie w domu teraz wyplatać, ale temu też staramy się zaradzić. Można nas na przykład znaleźć w internecie serfenta.pl i można albo przyjść na warsztaty, albo nawet są takie zestawy zrób to sam, które można sobie usiąść z nimi w domu i samemu coś wypleść. Chcielibyśmy robić tego typu imprezy przynajmniej 2 razy w roku, taką edycję jesienną i wiosenną, oczywiście jeśli pozwolą na to okoliczności. W tej chwili jest to już w tym roku ostatni tego typu warsztat. Widzimy, że cieszy się to wydarzenie dużą popularnością, więc myślę, że spokojnie, jeśli tylko okoliczności pozwolą, będziemy je realizować częściej. Dla uczestników w tej chwili jest to darmowe. Tak jak większość naszych wydarzeń, imprez, chcemy po prostu zachęcić wszystkich do tego, żeby zapoznali się z tym miejscem. Zaczynamy, tak jak Państwo już wiedzą, dopiero od kilku miesięcy tutaj funkcjonujemy i chcemy ściągnąć jak najwięcej osób, żeby poznały to miejsce. Zresztą każdy chyba chorzowianin ma z tym miejscem na Przydąbrowskiego 7 jakieś wspomnienia. Yeah.